Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj rozpoczynam cykl, w którym postaram się omówić dzieje polskiego państwa podziemnego i polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. W dzisiejszym materiale omówię okres od klęski wrześniowej do ataku Hitlera na Związek Sowiecki. Dzisiejsze spotkanie podzielimy sobie na 7 części. Najpierw omówię fenomen partyzantki wrześniowej i powrześniowej. Potem zobaczymy, jak rodziła się na ziemiach Polski konspiracja z położeniem akcentu na działalność Służby Zwycięstwa Polski. W punkcie trzecim przyjrzymy się działalności w omawianym okresie Związku Walki Zbrojnej. W punkcie czwartym omówię konspirację polityczną w omawianym okresie. W punkcie piątym zobaczymy, jak formowała się administracja polskiego państwa podziemnego. W punkcie szóstym zobaczymy, że konspirowały również organizacje społeczne. A w punkcie siódmym zobaczymy sobie, w jaki sposób Polacy sprzeciwiali się swoim okupantom w omawianym okresie. Dzisiejszy materiał dedykuję pani Małgorzacie Janeczek oraz pani Karolinie i panu Arturowi. Serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie. Przyjęło się w polskiej historiografii mówić o partyzantce powrześniowej, mając na myśli tych żołnierzy polskich, którzy nie złożyli broni i kontynuowali walkę mimo wygaśnięcia kampanii wrześniowej. Ale znawca tematu, historyk Tomasz Strzembosz, uważa, że trafniejsze byłoby określenie partyzantka wrześniowa, ponieważ już we wrześniu 1939 roku na terenach zajętych przez Niemców działały grupy żołnierzy prowadzących działania partyzanckie. A zatem początki działań partyzanckich w II wojnie światowej to już wrzesień 1939 roku. Takie duże grupy polskich żołnierzy, którzy mimo rozbicia ich dużych jednostek kontynuowały walkę zbrojną. Już w początku września możemy spotkać w Puszczy Pszczyńskiej. Według raportów Wehrmachtu prowadziły one walkę co najmniej do początków października. Drugim takim obszarem były Bory Putucholskie, gdzie niektóre grupy żołnierzy wytrwały aż do kwietnia 1940 roku. Ale grupy takie możemy zaobserwować w całym kraju. Na przykład na Mazowszu grupa porucznika Sułkowskiego pod Otwockiem walczyła do listopada 1939 roku. 30-osobowy oddziałek Zawierucha, usadowiony w lasach na północ od Płocka, utrzymał się do czerwca 1940 roku. Partyzantka wrześniowa i powrześniowa działała również na terenach okupowanych przez Związek Sowiecki. Jerzy Dąbrowski, podpułkownik, zastępca majora Henryka Dobrzańskiego-Hubala, rozwiązał swój pułk 28 października pod Kolnym, a sam wyruszył do Puszczy Augustowskiej, gdzie organizował partyzantkę na Czerwonym Bagnie między Rajgrodem a Grajewem. Ranny w listopadzie dotarł na Litwę, ale partyzanci i pozostawiona przez nich broń przetrwały. Inny partyzant, Józef Dąbrowski, przeszedł spod granicy litewskiej aż pod Grodno, gdzie w kwietniu 1930 roku został rozbity w lasach Skidelskich na południowy wschód od Grodu Orzeszkowej. Pośród wszystkich partyzantów powrześniowych największą sławę zdobył major Henryk Dobrzański, Hubal. Wybuch II wojny światowej zastał majora Hubala w Wołkowysku, gdzie dowodził szwadronami zapasowymi 4 i 13 pułku. Na czele swoich podkomendnych rozpoczął marsz na Warszawę. Nie zdążył, stolica skapitulowała. W tej sytuacji postanowił nie składać broni i kontynuować walkę jako oddział partyzancki. Trafność podjętej decyzji potwierdzili liczni ochotnicy zgłaszający się do oddziału. W opublikowanym 2 listopada zarysie organizacyjnym tak wyjaśniał sens dalszej walki zbrojnej. Nie możemy pozwolić, aby wróg bezkarnie wywodził naszych mężczyzn, surowce, żywność i cały nasz dobytek, by karmić swój front zachodni. Organizacja ma bezpośrednią i ustawiczną akcją bojową utrzymywać i wzmagać w Polsce stan wojny, która wobec związania głównych sił nieprzyjaciela na zachodzie ma na naszym terenie pełne widoki powodzenia. Oddział Hubala zachował się konsekwentną dyscypliną i porządkiem. Dowódca nie tolerował jakiegokolwiek zaniedbania w wyglądzie czy samowoli.
żołnierza oskarżonego o napastowanie dziewczyny, skazał na 25 batów przed frontem od oddziału. Najwięcej jednak wymagał od siebie. Wstawał pierwszy, zawsze w nienagannym mundurze. Kładł się spać jako ostatni. Oddział cieszył się pełnym poparciem i zaufaniem ludności. Dlatego przychodzili do niego codziennie ludzie, poszukujący pomocy lekarskiej, rady, sprawiedliwości. Przez kilka miesięcy major Dobrzański skutecznie wymykał się obławą, odnosząc liczne sukcesy w starciach z Niemcami, między innymi po wsią Huciska. Niemcy, nie mogąc pokonać bohaterskiego Zagończyka, mścili się na ludności cywilnej, paląc i mordując mieszkańców kilku wsi. Niemiecki oficer major Heinrich Schrage wspominał. W nocy z 1 na 2 kwietnia udało się majorowi Hubalowi wyrwać z niemieckiego okrążenia w kierunku na zachód i przepaść bez śladu w tamtejszych kompleksach leśnych. Ponowna klęska i niepowodzenia w próbach zniszczenia oddziału majora Hubala wykazały, że mimo doskonałego uzbrojenia jednostki SS i policji miały małą tylko wartość bojową. Wydarzenia te, których szczegóły podało również radio brytyjskie, przyczyniły się bardzo do podniesienia ducha wśród ludności polskiej. Noc 29 na 30 kwietnia 1940 roku. Żołnierze majora Hubala spędzili w Zagajniku pod Anielinem. O świcie pojawili się Niemcy. Wachmistrz Józef Alicki wspominał. O świcie obudził mnie krzyk zemsty. Panie majorze, Niemcy! Major zerwał się momentalnie. Wziął od zemsty karabin. Chwilę go trzymał i powiedział. To już chyba będzie koniec. A do mnie szukaj RKM-u. Będziemy się powoli wycofywać. Chwilę potem bohaterskiego dowódcę trafiły niemieckie kule. Mieszkaniec Anielina, Zygmunt Laskowski, wspominał. Majora Hubala przeniesiono dopiero po godzinie. Był cały pokuty bagnetami. Jedynie twarz pozostała nienaruszona. Na podwórzu skonał. Zwłoki Niemcy wywieźli do Tomaszowa i pochowali w głębokiej tajemnicy. Do dzisiaj nie wiemy, gdzie spoczywają. Żołnierze, którym udało się przebić do okrążenia, walczyli dalej do 22 czerwca 1940 roku, kiedy to podjęto decyzję o zaniechaniu dalszej walki zbrojnej i przejściu do konspiracji. Większość oddziałów partyzantki powrześniowej została zlikwidowana przez Niemców albo uległa rozproszeniu wiosną 1940 roku. Były takie, które uzupełnione ochotnikami trwały dłużej. O znaczeniu tego zjawiska. Tak pisał historyk Tomasz Strzembosz. Na niektórych, co prawda niewielkich terenach, w paru wsiach położonych wśród lasów, na bagnie, w kompleksie górskim, panowali nie Niemcy, a Polacy. Na większych terytoriach istniała dwuwładza, raz obcy, raz nasi. W dzień obcy, w nocy nasi. Jesienią obcy, zimą tylko nasi. Taka dwuwładza kazała pamiętać, że Polska nie zginęła. Często budziła, dzięki stugębnej plotce, ogromne niespełnione nadzieje. O niektórych oddziałach wiedziano i mówiło się po paręset kilometrów od ich bazy. Powstawały legendy i opowiadania. Ludzie mieli coś, co w tych miesiącach klęsk i zawodów podnosiło na duchu, o czym można było myśleć, nadsłuchiwać, marzyć. A marzenia i nadzieje, wbrew obiegowym poglądom, są takim samym tworzywem historycznym, jak obiektywne, sprawdzalne fakty. Bez nadziei i marzeń nie ma przygotowań i czynów. Utracenie nadziei rodzi bezczynność, bezład. Narodzenie się nadziei może uruchomić wielki, masowy ruch. Heroiczna obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku dobiegała powoli końca, kiedy na Polach Mokotowskich wylądował lekki bombowiec PZL-46 Sum, którym z Rumunii przyleciał major Edmund Galinat. Przyleciał z misją specjalną od naczelnego wodza Edwarda Rydza Śmigłego, z misją utworzenia w kraju organizacji konspiracyjnej. Wcześniej z podobną inicjatywą wyszedł generał Michał Karaczewicz-Tokarzewski, który 26 września zwrócił się do kierującego obroną stolicy generała Juliusza Rumula prośbą o wydanie upoważnienia do organizacji konspiracji wojskowej. 27 września Rumel, mający po kapitulacji stolicy odejść do niemieckiej niewoli, podpisał i wręczył generałowi Tokarzewskiemu dokument następującej treści. Dane mi przez naczelnego wodza, w porozumieniu z rządem, pełnomocnictwo dowodzenia w wojnie z najazdem na całym obszarze państwa przekazuję generałowi brygady, Michałowi Tadeuszowi Tokarzewskiemu Karaszewiczowi, zadanie prowadzenia dalszej walki o utrzymanie niepodległości i całości granic.
Na potrzeby tworzonej konspiracji dowódca obrony stolicy przekazał 500 000 złotych i waluty obce wartości 160 tysięcy złotych. Tego samego dnia powołano do życia organizację o nazwie Służba Zwycięstwa Polski. Komendantem głównym został generał Tokarzewski. Jak zapisano w statucie, celem organizacji było podjęcie zdecydowanej i nieustępliwej walki z najeźdźcą na każdym polu jego działalności w Polsce. Tokarzewski utworzył również Radę Główną Obrony Narodowej, która miała być politycznym zapleczem tworzącej się konspiracji. Na czele Rady stanął Mieczysław Niedziałkowski z Polskiej Partii Socjalistycznej. W pracach Rady uczestniczyli również Leon Nowodworski ze Stronnictwa Narodowego, Maciej Rataj ze Stronnictwa Ludowego i Jan Michałowicz ze Stronnictwa Demokratycznego. Szefem sztabu został pułkownik Stefan Growecki. W połowie października Tokarzewski wysłał meldunek o powstaniu organizacji do naczelnego wodza. Informacja trafiła do Edwarda Rydza Śmigłego, który był naczelnym wodzem do 7 listopada 1939 roku. Ryś Śmigły przesłał meldunek do Francji. Generał Sikorski negatywnie ustosunkował się do koncepcji Służby Zwycięstwa Polski. Dlaczego? Po pierwsze, nie podobał mu się kształt tej organizacji. Sikorski nie lubił sanacji, nie lubił ludzi, którzy tworzyli tą organizację. Podejrzewał ich o związki z sanacją, dlatego chciał, aby armia podlegała cywilom, czyli żeby na czele konspiracji krajowej stali cywile, a nie wojskowi. Sikorskiemu nie podobała się więc formuła nowej organizacji. Nie podobali się ludzie, którzy stali na czele tej organizacji. I bardzo Sikorskiemu nie podobało się to, że dowódca tej organizacji skierował swój meldunek do Edwarda Rydza Śmigłego. To niezadowolenie Sikorskiego będzie miało daleko idące konsekwencje, ale o tym nieco później. Tokarzewski wyruszył samochodem sanitarnym z dokumentami lekarza w objazd ważniejszych ośrodków krajowych dla nawiązania kontaktów i podporządkowania sobie rodzących się na prowincji zalążków konspiracji. W ciągu 3 tygodni odwiedził m.in. Radom, Lublin, Kielce, Kraków, Częstochowę, Zagłębie Dąbrowskie. W czasie tej podróży nawiązał kontakty m.in. z Małopolską Organizacją Podziemną, na czele której stał pułkownik Tadeusz Komorowski, pułkownik Klemens Rudnicki, a także spotkał się z arcybiskupem Adamem Sapiechą, metropolitą krakowskim, którego poinformował o powstaniu organizacji, a także skontaktował się z Wincentym Witosem, więzionym przez Niemców w Tarnowie. Jak szacował pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski, 15 grudnia Służba Zwycięstwa Polski liczyła 24 tysiące ludzi. Liczebność grup autonomicznych, które w tym okresie podporządkowały się Służbie Zwycięstwa Polski, szacowano na dalszych 40-50 tysięcy ludzi. W ciągu niecałych 3 miesięcy uformowano związki wywiadowcze, sieć łączności kurierskiej, rozpoczęto czynną akcję propagandową i sabotażową. Służba Zwycięstwa Polski to bez wątpienia najważniejsza organizacja, powstała w 1939 roku na ziemiach Polski, ale nie była to organizacja jedyna. Jak szacuje historyk Czesław Brzoza, na przełomie 1939 roku i 1930 roku istniało co najmniej 150 organizacji o różnym zasięgu, a podczas całej okupacji powstało ich około 300. I tak, między innymi 20 września w Krakowie powstała organizacja Orła Białego, na czele której stanął major Kazimierz Kieszkowski, którego zastąpił później pułkownik Kazimierz Pluta-Czachowski. 15 października powstała w Warszawie konspiracyjna Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, na czele której stanął instruktor harcerski Juliusz Dąbrowski. Tego samego dnia w tej samej Warszawie powstała Tajna Armia Polska, na czele której stanął major Jan Włodarkiewicz. W październiku w Grodnie pod okupacją sowiecką powstała Polska Organizacja Wojskowa z inspiracji i pod kierownictwem 19-letniej mężatki Tamary Podlach. Tą listę można by oczywiście jeszcze długo kontynuować. Mówiąc o polskiej konspiracji, trzeba sobie zdawać sprawę, że warunki dla działalności konspiracyjnej na ziemiach Polski były różne. Możemy, upraszczając,
podzielić ówczesną okupowaną Polskę na takie trzy obszary. Najłatwiej było Polakom konspirować i najwięcej Polaków konspirowało w Warszawie. Dlaczego? Po pierwsze, samo duże miasto z dominującym polskim żywiołem zapewniało duże poczucie bezpieczeństwa. Łatwo było się w Warszawie ukryć. Łatwo było w Warszawie nawiązać kontakt. Łatwo było w Warszawie konspirować. Niemcy nie byli w stanie skutecznie spacyfikować Warszawy. Drugi powód tego wykwitu bogactwa działań konspiracyjnych w Warszawie to był fakt, że Warszawa była stolicą Polski. I tu znajdowała się polska elita. I do tej Warszawy ściągało również wielu ludzi z takich czy innych przyczyn, z mniejszych ośrodków okupowanej Polski. Było tu więc zatrzęsienie wojskowych, polityków, ludzi aktywnych, ludzi, którzy chcieli i potrafili tworzyć organizacje, kierować nimi, nadawać im sprawność działania. Gorzej było w Generalnej Guberni. Gorzej, bo stopień kontroli niemieckiej nad Dunością Polską był większy, łatwiejszy niż w Warszawie. Gorzej, bo te elity prowincjonalne były dużo słabsze jak w mieście stołecznym. Ale tu również dominował żywioł Polski. I tu również rozkwitała polska konspiracja. Najgorzej było konspirować. I próby konspiracji bardzo często kończyły się klęską. I konspiracja polska na tych terenach nie odniosła jakichś spektakularnych sukcesów. Jak w Generalnej Guberni, na ziemiach włączonych do III Rzeszy i na ziemiach okupowanych przez Związek Sowiecki. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Polacy byli tutaj pod ciągłą kontrolą nie tylko Niemców, ale również niechętnych sobie sąsiadów. Na ziemiach włączonych do III Rzeszy byli to Niemcy i ci, którzy mieszkali tutaj przed wybuchem wojny. I ci, których Niemcy sprowadzili na te tereny. Na ziemiach pod okupacją sowiecką były to mniejszości narodowe. Żydzi, Białorusini, w mniejszym stopniu Ukraińcy. Pozyskane przez sowiecką władzę do współpracy. Po drugie, polskie elity na tych ziemiach zostały przetrzebione przez zaplanowaną eksterminację ze strony okupantów oraz przez deportację. Setki tysięcy Polaków wywieziono z ziem włączonych do III Rzeszy. Setki tysięcy Polaków deportowano z ziem okupowanych przez Związek Sowiecki. Jak już mówiłem przed chwilą, Sikorskiemu się formuła i skład osobowy Służby Zwycięstwa Polski nie podobał. Sikorski postanowił więc zmienić formułę organizacyjną, rozwiązał Służbę Zwycięstwa Polski, a na jej miejscu powołał Związek Walki Zbrojnej. Na czele Związku Walki Zbrojnej stanął generał Kazimierz Stoskowski, przebywający we Francji. ZWZ miał być organizacją ogólnonarodową, apolityczną, oddzieloną od partii politycznych i podporządkowaną cywilnej administracji tworzącego się państwa podziemnego. Początkowo pomysł był taki, aby organizacja składała się z 6 niezależnych obszarów, które miały podlegać bezpośrednio pod Kazimierza Stoskowskiego. Stolicami tych obszarów miała być Warszawa, Kraków, Poznań i Toruń oraz Białystok i Lwów dla okupacji sowieckiej. Bardzo szybko się okazało jednak, że tego typu formuła jest absolutnie nierealna. Trudno było bowiem chociażby utrzymać łączność aż 6 ośrodkami w kraju, dlatego zmieniono tą formułę w taki sposób, że Rowecki został komendantem okupacji niemieckiej, a Tokarzewski został wyznaczony na dowódcę okupacji sowieckiej. Nominacja wywołała opór samego Tokarzewskiego i jego otoczenia, bowiem Tokarzewski był we Lwowie bardzo znany. Wsławił się przyprowadzeniem do Lwowa odsieczy w 1918 roku. Był tam też dowódcą okręgu wojskowego. Wyznaczenie więc Tokarzewskiego na dowódcę konspiracji w mieście, gdzie był powszechnie znany, łatwo rozpoznawany, mogło być odbierane jako wysłanie Tokarzewskiego na misję, która musiała zakończyć się aresztowaniem i być może egzekucją. Mimo protestów Sikorski zdania nie zmienił. Tokarzewski się podporządkował podczas próby przekraczania granicy
Aby dostać się do Lwowa, został aresztowany. Wolność odzyskał dopiero po podpisaniu układu Sikorski-Majski. Klęska Francji i przeniesienie władz polskich do Londynu wymusiły zmianę systemu dowodzenia Polską Armią Podziemną. 18 czerwca 1940 roku mianowano generała Stefana Grotarowieckiego zastępcą komendanta głównego ZWZ, a 12 dni później ustanowiono komendę główną ZWZ w kraju, na czele której stanął Rowecki. Rowecki jest powszechnie uważany za najlepszego z dowódców polskiej konspiracji wojskowej. W latach II wojny światowej pułkownik Kazimierz Iranek-Osmecki wspominał: każde ważne zagadnienie rozpatrywał jakby z lotu ptaka, ograniczając jego zasięg, chwytał istotę sprawy, a następnie przeprowadzał analizę szczegółową, wyciągając logiczne wnioski. W postępowaniu był konsekwentny. Powzięte plany realizował, pokonując napotkane trudności. Robił wrażenie urodzonego żołnierza i był dowódcą o samodzielnym, twórczym charakterze. Stefan Korboński zapamiętał: Rowecki nie godził się na specjalną ochronę jego osoby lub lokalu, prócz uzbrojonego adiutanta. Kiedyś moja żona Zosia, stojąc wieczorem ze mną przed godziną policyjną na przystanku tramwajowym na rogu Brackiej i Alei Jerozolimskich, zwróciła moją uwagę na rosłego mężczyznę, który stał przy nas w kolejce do tramwaju. Patrz, to wspaniała męska postać. Wygląda na oficera. Gdy tramwaj z nim ruszył, nie mogłem się powstrzymać, by nie powiedzieć: to był Rowecki. Jego sylwetka mimowoli ściągała uwagę. Związek Walki Zbrojnej stał wówczas na stanowisku unikania walki zbrojnej. Często zarzuca się dowódcom zbrojnego podziemia łatwość szafowania ludzką krwią, łatwość wysyłania młodych ludzi na śmierć. Jest taka scena w filmie Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, kiedy jeden z bohaterów mówi o swoich dowódcach: oni chcą, żebyśmy ginęli i giniemy. Oczywiście to, co się wydarzyło później, kwestia Powstania Warszawskiego, powoduje, że można być może takie zarzuty stawiać. Ale w okresie, który omawiamy, czyli w pierwszych latach okupacji, ci starsi panowie, którzy stali na czele Związku Walki Zbrojnej i Państwa Podziemnego, robili wszystko, aby chronić Polaków przed niepotrzebną utratą krwi. Stanie z bronią u nogi miało głęboki sens. Uratowało życie wielu młodym ludziom, ale też uratowało życie wielu Polakom, którzy padliby ofiarą akcji represyjnych, takich jak pacyfikacji. Gdyby Polacy już w 1939 roku czy 1940 roku rozpoczęli na dużą skalę działania partyzanckie, nie tylko by zginęło wielu młodych ludzi z bronią w ręku, zginęłoby wielu Polaków zabitych w akcjach represyjnych i pacyfikacyjnych przeprowadzanych przez Niemców. Plan był taki: zbierać broń, przygotowywać się do przyszłego powstania, szkodzić Niemcom, ale w taki sposób, żeby minimalizować straty po polskiej stronie. Pierwsza wersja planu powstania została wysłana do Londynu 5 lutego 1931 roku. Planowano tam wybuch powstania w Generalnej Guberni. Liczono na to, że oddziały powstańcze zostaną wzmocnione przez desant polskich sił zbrojnych na zachodzie, że wspólnym wysiłkiem nie tylko uda się wyprzeć Niemców z Generalnej Guberni, ale także uderzyć na ziemię włączone do III Rzeszy. Działalność Związku Walki Zbrojnej w omawianym okresie to nie tylko budowa struktur konspiracyjnych, ale również podporządkowanie sobie różnych mniejszych i większych organizacji. Jak szacuje historyk Czesław Brzoza, 1 września 1940 roku Związek Walki Zbrojnej dysponował 2190 plutonami. Rok później ta liczba spadła do 1466, co było związane z planową redukcją etatów ilościowych i odchudzeniem organizacji, ponieważ niektórzy konspiratorzy, widząc sukcesy Wehrmachtu, stracili wiarę w sens walki. Później jednak ten wzrost organizacyjny był szybki i znaczący. Pluton
Etatowo liczył 50 żołnierzy, chociaż były plutony mniejsze. Więc prosta matematyka mówi o tym, że 1 września 1930 roku Związek Walki Zbrojnej liczył ponad 100 tysięcy żołnierzy, a rok później ta liczba spadła do liczby 70-80 tysięcy żołnierzy. Pod okupacją niemiecką i sowiecką konspirowali żołnierze, ale konspirowały również polskie partie polityczne. Wśród tych konspiracyjnych partii politycznych największą rolę odgrywały ugrupowania antysanacyjne. Dlaczego? Wynikało to przede wszystkim z dwóch powodów. Powód pierwszy i najważniejszy to była powszechna niechęć do sanacji po klęsce wrześniowej. Możemy dyskutować, czy słusznie, czy niesłusznie, ale przygniatająca większość Polaków obwiniała sanację za katastrofę wrześniową. Trudno było więc sanacji działać w konspiracji, w sytuacji powszechnej niechęci ówczesnych Polaków. Przyczyna druga wynikała z faktu, że sanacja była obozem władzy i w związku z tym bardzo wielu prominentnych, czołowych jej działaczy opuściło Polskę w 1939 roku. Mówiąc inaczej, elity sanacyjne pod okupacją niemiecką i sowiecką były mocno przetrzebione w stosunku do elit innych partii politycznych. I tak już konkretnie. Już 13 października reaktywowało się jako struktura konspiracyjna Stronnictwo Narodowe. Pierwszym przewodniczącym został Mieczysław Trajdos. 3 dni później, 16 października, działalność podziemną rozpoczęła Polska Partia Socjalistyczna, używając nazwy Wolność, Równość, Niepodległość lub kryptonimu Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących. Jej pierwszym przewodniczącym został Tomasz Arciszewski, a sekretarzem generalnym Kazimierz Płużak. Działalność konspiracyjną podjęli również działacze Ruchu Ludowego, tworząc konspiracyjne Stronnictwo Ludowe ROCH. Powstałe głównie na bazie przedwojennego Stronnictwa Ludowego i Związku Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Na czele konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego na początku stanął Maciej Rataj, a po jego aresztowaniu funkcję tą pełnił Stanisław Osiecki. Do tej grubej trójki dołączyło później Stronnictwo Pracy, ugrupowanie, które przed wojną nie miało wielkiego znaczenia politycznego, ale z tym ugrupowaniem był związany premier Władysław Sikorski. W październiku Stronnictwo Pracy przeszło do konspiracji, a przewodniczył mu Władysław Tempka. Do konspiracji przeszło również Stronnictwo Demokratyczne pod kierownictwem profesora Mieczysława Michałowicza. W konspiracji działały prawie wszystkie liczące się ugrupowania przedwojennej Polski. I tak obóz narodowo-radykalny, który podzielił się przed wojną na dwie grupy. Środowisko NRABC działało pod kryptonimem Szaniec, kierowane przez Tadeusza Salskiego. Zwolennicy przedwojennego NR Falanga utworzyli w maju 1931 roku Konfederację Narodu z Bolesławem Piaseckim na czele. Ludzie związani z sanacją utworzyli konwent organizacji niepodległościowych, na czele którego stanął Zygmunt Hempel oraz obóz Polski Walczącej, na czele którego stanął Julian Piasecki. Organizacja ta powstała w sierpniu 1932 roku i była próbą zjednoczenia rozbitych środowisk piłsudczykowskich. O komunistach w konspiracji będę mówił na odrębnej lekcji historii. Polskie partie konspirowały, wydawały gazety, tworzyły programy, dyskutowały. Posiadały też własne organizacje wojskowe. I tak, Stronnictwo Ludowe utworzyło Straż Chłopską pod dowództwem pułkownika Franciszka Kamińskiego, PPS WRN, Gwardię Ludową i Socjalistyczną Organizację Bojową. Stronnictwo Narodowe, Narodową Organizację Wojskową, a środowiska chadeckie, Organizację Wojskową Unia. 24 lutego utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy przy Związku Walki Zbrojnej. Tworzyli go Kazimierz Płużak z PPS WRN-u, Józef Grudziński ze Stronnictwa Ludowego, Aleksander Dębski ze Stronnictwa Narodowego. W jego skład wchodził również Stefan Rowecki i generał Michał Karaczewi-Tokarzewski. Sekretarzem został major Tadeusz Kruk
Strzelecki. O zadaniach tego ciała, tak pisał historyk Wojciech Roszkowski. Najważniejszym zadaniem PKP była koordynacja działań partii politycznych w celu odzyskania niepodległości. Reagowano więc na bieżące posunięcia okupantów. Decydowano o szczegółowych problemach gospodarczych, społecznych, etycznych, naukowych i kulturalnych. Rozpatrywano na przykład kwestię Volksdeutschów. Organizowano pomoc dla Polaków wysiedlonych z terenów włączonych do Rzeszy. Koordynowano akcję informacyjną i propagandową. Mimo że w skład komitetu wchodziły trzy partie, to dochodziło często między nimi do konfliktów. Tutaj socjaliści i ludowcy bardzo często nie mogli znaleźć wspólnego języka ze Stronnictwem Narodowym. I tak na przykład Dębski zażądał usunięcia słowa faszyzm z deklaracji, zapowiadając walkę z hitleryzmem, faszyzmem i komunizmem. W czerwcu 1940 roku, aby podkreślić rangę komitetu, zmieniono jego nazwę na Główny Komitet Polityczny. Miesiąc później do komitetu weszło jako czwarte stronnictwo, Stronnictwo Pracy, które reprezentował Franciszek Kwieciński. To tworzące się Polskie Państwo Podziemne, jak się najczęściej mówi, miało trzy filary. Filar wojskowy, Związek Walki Zbrojnej, filar polityczny, partie polityczne i koordynujący ich działanie Główny Komitet Polityczny. Trzeci człon, który najpóźniej się ukształtował, Państwa Podziemnego, to był pion administracyjny. Sikorski był zwolennikiem cywilnej kontroli nad armią. Uważał więc, że na czele Państwa Podziemnego powinien stać delegat. Polityczni przywódcy Polskiego Podziemia chcieli, aby była tak zwana delegatura zbiorowa, ale ten pomysł nie podobał się Sikorskiemu. Pierwotnie Sikorski chciał, aby było aż trzech delegatów rządu. Jeden miał być delegatem rządu na Generalną Gubernię, drugi na tereny włączone do III Rzeszy, a trzeci na ziemię pod okupacją sowiecką. W grudniu 1930 roku rząd Sikorskiego mianował Cyryla Ratajskiego delegatem rządu na Generalną Gubernię z siedzibą w Warszawie. Delegat miał być łącznikiem między rządem i krajem, współpracować ze stronnictwami. Napotkał tutaj na opór, zwłaszcza ze strony Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej, które uważały, że Cyryl Ratajski jest zbytnio związany z prawicą, jak na delegata rządu na Generalną Gubernię. Delegatem rządu na ziemię włączone do III Rzeszy został Adolf Mniński. To również z tych samych powodów nie spodobało się działaczom Stronnictwa Ludowego i Polskiej Partii Socjalistycznej. W ślad za ustanowieniem delegatury rządu na kraj powołano do życia sieć delegatów okręgowych. I tak w Warszawie Marceli Porowski ze Stronnictwa Pracy został delegatem rządu na okręg warszawski. W województwie warszawskim Józef Kwasiborski ze Stronnictwa Pracy. W Krakowie Jan Jakubiec, w Lublinie Władysław Cholewa ze Stronnictwa Ludowego, a w Łodzi Piotr Rychnik ze Stronnictwa Ludowego. Cyryl Ratajski buduje rozbudowaną strukturę delegatury rządu na kraj, która przypomina strukturę przedwojennego rządu polskiego. Tworzy więc biuro prezydialne, sekcją budżetowo-finansową, Najwyższą Izbę Kontroli oraz Departamenty Spraw Wewnętrznych, organizujący podziemną administrację, gotową do objęcia rządów po zakończeniu okupacji. Departament Informacji i Prasy, który od marca 1931 roku wydaje oficjalny organ delegatury Rzeczpospolita Polska. Departament Oświaty i Kultury, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa, Sprawiedliwości, Skarbu, Likwidacji Skutków Wojny oraz Departament Robót Publicznych i Odbudowy. Państwo Podziemne to również Podziemne Sądownictwo. 16 kwietnia 1930 roku utworzono dwa rodzaje sądów, zwanych kapturowymi, przy Związku Walki Zbrojnej dla przestępców wojskowych oraz przy okręgowych delegatach rządów dla osób cywilnych. Od ich wyroków nie przysługiwało odwołanie. W działalności Polskiego Państwa Podziemnego ogromną rolę odgrywali kurierzy, którzy przenosili meldunki i wiadomości do okupowanego kraju, do rządu na emigracji. W początkowym okresie
Dominowała trasa południowa na Węgry, a z Węgier dalej do Francji. Tą drogą przychodzili kurierzy z wiadomościami, ale tą drogą również przechodzili polscy oficerowie i ochotnicy do tworzącej się we Francji polskiej armii. Później, kiedy Francję zajęli Niemcy, kurierzy obok szlaku południowego wędrowali również drogą północną przez Szwecję albo nawet przez okupowane Niemcy. Jak pisze Jerzy Ślaski, niekoronowanym, ale niekwestionowanym królem tatrzańskich kurierów był Jan Freisler. Tak opisywał swoją służbę w czasie II wojny światowej. Cytuję. Byłem łącznikiem, kurierem, przewodnikiem, wywiadowcą, sprawozdawcą i robiłem zdjęcia z kontaksa i lajki. Kolportowałem prasę konspiracyjną na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Austrii. Pracowałem w dywersji i w komórce likwidacyjnej. Pomagałem każdej organizacji, która walczyła z hitlerowcami. Przenosiłem pocztę ugrupowań politycznych w Polsce, na Węgrzech i na Słowacji. Ratowałem uciekinierów z obozów zagłady, pomagając w przerzucie ich za granicę. Przeważnie własnymi środkami i pomysłami. Szkoliłem kolegów z Warszawy do walki w pojedynkę na granicy i w lesie. W 1930 roku odznaczony zostałem Krzyżem Walecznych w Budapeszcie. W 1931 roku zostałem odznaczony po raz drugi Krzyżem Walecznych przez konsula Fietowicza. W sumie przeszedłem około 500 zielonych granic, licząc drogę z Warszawy do Budapeszt. W czasie największego nasilenia w latach 1940-41 przerzuciłem sam bez pomocy około 400 ludzi śpieszących do wojska na zachodzie. Wspólnie z kolegami z Nowego Sącza, innymi kurierami ze Szczawnicy, Krynic, Nowego Targu i Zakopanego, z przemytnikami polskimi, słowackimi i węgierskimi, przerzuciłem dodatkowo około 1000 ludzi różnych wyznań i narodowości. Jan Freisler był niewątpliwie królem wśród tatrzańskich przewodników, kurierów, ale najbardziej znany był legendarny Stanisław Marusarz. Ten wybitny polski narciarz i olimpijczyk, wspaniały skoczek narciarski, od pierwszych dni okupacji włączył się w działalność konspiracyjną. Jako kurier przeprowadzał na Węgry Polaków, którzy następnie zasilali Wojsko Polskie we Francji. Swoisty rekord padł w grudniu 1939 roku, kiedy to przeprowadził przez Przełęcz Pyszniańską 37 oficerów. W styczniu 1930 roku w rejonie Szczypskiego Plesa, gdy wracał po wykonaniu zadania kuriera i łącznika Wojskowej Służby Wiadowczo-Przerzutowej w Budapeszcie, został ujęty przez słowackich żandarmów. Zatrzymany na posterunku, obezwładnił wartownika, wybił okno i uciekł do kraju. Kolejny raz został zatrzymany 2 miesiące później na pograniczu słowacko-węgierskim. Przeszedł wtedy kolejno przed więzienie w Preszowie, Muszynie, Nowym Sączu, Zakopiańskie Palace i wreszcie osławioną katownię w Krakowie przy ulicy Montelupich. Marusarz, skazany na karę śmierci, dzień przed egzekucją rozjął kraty, wyskoczył na więzienny dziedziniec z celi na drugim piętrze, wdrapał się na 3-metrowy mur, zwieńczony dutem kolczastym. Z niego wszedł na drugi, jeszcze wyższy, odgradzający więzienie od ulicy, po czym zeskoczył na ulicę. Strażnik, który dostrzegł jego ucieczkę, ranił go powierzchownie. Okrwawiony, biegnąc co sił w nogach, zdołał umknąć hitlerowskim oprawcom. Poszukiwany przez gestapo schronił się na Węgrzech, gdzie doczekał końca wojny, podejmując od czasu do czasu zadania kurierskie. Po wojnie Marusarz wrócił do wyczynowego uprawiania sportu. Wziął udział w 2 zimowych olimpiadach w St. Moritz w 1938 roku i Oslo w 1952 roku. Najczęściej się mówi, że państwo podziemne to 3 filary. Wojskowy, polityczny i administracyjny. Ale znawca tematu, Tomasz Trzembosz, twierdzi, że należałoby mówić jeszcze o 4. filarze. Ten 4. filar stanowiły organizacje społeczne, które przeszły do konspiracji. Jedną z ważniejszych organizacji społecznych w konspiracji było Polskie Harcerstwo. 27 września w Warszawie zapadła decyzja o przejściu Polskiego Harcerstwa do konspiracji. Naczelnikiem harcerzy został młody instruktor Florian Marciniak. Leon Marszałek wspominał, w pierwszej rozmowie zaproponował mi przejęcie funkcji naczelnika z racji mojego starszeństwa instruktorskiego. Rzecz oczywista, że Florian był jakby predestynowany na to stanowisko w tamtym czasie. Jego propozycja była tylko wyrazem jego prawdziwie ideowej motywacji,
a zaprzeczeniem powierzchownej ambicji. To właśnie Marciniak jest uważany za twórcę i organizatora słynnych Szarych Szeregów. Od początku okupacji, w przeciwieństwie do wielu innych, uważał, że wojna będzie długa. Wielu Polaków liczyło na to, że wiosną wojna się skończy, klęską III Rzeszy. Bardzo popularne było wtedy powiedzenie: im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej. Marciniak był realistą. Uważał, że wojna będzie długa i trzeba nastawić się na działalność długoplanową. Eliminować zrywy i nie dopuszczać do improwizacji. W dużej mierze on był twórcą programu wychowawczego Szarych Szeregów. Zasady wychowania przez walkę w ramach programu Dziś, Jutro, Pojutrze. Dziś to praca w konspiracji. Jutro to przyszłe powstanie, do którego trzeba się w konspiracji przygotować. Pojutrze to praca w wolnej Polsce. Ale nie wszyscy harcerze, którzy konspirowali, byli w Szarych Szeregach. Drugą, mniej znaną i mniej liczną organizację o nazwie Harcerstwo Polskie lub znane bardziej pod konspiracyjnym kryptonimem Hufce Polskie stworzył Stanisław Sedlaczek, instruktor o poglądach katolicko-narodowych, niechętnie patrzący na wpływy instruktorów sanacyjnych przedwojennym ZHP. W konspiracji działały również organizacje młodzieżowe związane z Kościołem Katolickim. Były wśród nich m.in. Juventus Christiana, Sodalicja Mariańska, Męska i Żeńska, Katolicka Młodzież Narodowa, Stowarzyszenie Akademickie Odrodzenie. Wszystkie te organizacje odegrały olbrzymią rolę wychowawczą, chroniąc młodych ludzi przed demoralizacją, kształtując w nich postawy obywatelskie i patriotyczne. Bardzo wielu członków tych młodzieżowych organizacji włączyło się później w działalność dywersyjną czy powstańczą. O wielu z nich będę mówił na kolejnych lekcjach historii. A teraz trochę o walce Polaków z okupantami w omawianym okresie. 4 grudnia 1939 roku generał Soskowski wydał instrukcję dla Związku Walki Zbrojnej, w której możemy przeczytać: rząd polski nie dopuszcza na razie żadnej akcji zbrojnej na terenie kraju, ponieważ cel polityczny, taki jak w okresie obecnym, przedstawia się niejasno. Zasięg jej byłby nikły, a efekt najprawdopodobniej nie stałby w żadnym stosunku do represji, jakie akcja podobna musiałaby ściągnąć na kraj. Jak więc widzimy, Soskowski zabrania tutaj podejmowania spektakularnych akcji zbrojnych i tak rzeczywiście najczęściej było w omawianym okresie. Najbardziej popularną formą działania wówczas był tak zwany bierny opór. Na czym on polegał? Z jednej strony na bojkocie zarządzeń okupanta, na niepodejmowaniu współpracy z okupantami. Było rzeczą normalną, że nie udzielano nawet najprostszych informacji. Jeżeli ktoś nie miał odwagi, mówił na pytanie nawet o drogę, że nie wie, jak ktoś był bardziej odważny, kłamał. A ten bierny opór to jest również taka solidarność wobec okupantów. Gdy ktoś uciekał, wszyscy starali się mu pomóc. Nikt nie pytał, dlaczego uciekasz. Było jasne, że trzeba mu pomóc. Jeżeli młody człowiek jechał z karabinem i ten karabin wystawał gdzieś tam spod płaszcza, to nikt nie biegł Niemcom o tym powiedzieć. Czasem ktoś powiedział: młody człowieku, niech pan to schowa. Jeżeli była możliwa konspiracja, to właśnie dzięki tej masowej, solidarnej współpracy Polaków i bojkocie Niemców. Przecież ludzie widzieli, że do starszego czeka przychodzą młodzi ludzie. Mogli pobiec i zawiadomić Niemców, ale nie biegli. Ważnym elementem była też jak propaganda szeptana. Niemcy zabronili posiadania radia, kontrolowali media. Nie do każdego docierała prasa konspiracyjna, o której jeszcze za chwilę powiem. Więc to było bardzo ważne, że ludzie sobie opowiadali wiadomości o tym, co się dzieje na świecie. Opowiadali dowcipy, żartowali. To wszystko krzepiło, to wszystko dawało nadzieję. Ważnym elementem walki w tym okresie jest prasa. Mamy niezwykły wykwit nielegalnych wydawnictw, drukowanych z narażeniem życia, w konspiracji. Jak podaje
Wojciech Roczkowski pod koniec 1939 roku wydawano podziemnie 30 tytułów. W 40 roku już ponad 200. A w 31 roku 290 tytułów. Nielegalna prasa stanowiła źródło informacji. A ta nielegalna prasa była też miejscem wymiany myśli. Bo nie tylko mówiono o tym, co się dzieje w kraju czy za granicą, ale również dyskutowano o tym, jaka ma być przyszła Polska. Podejmowano zagadnienia etyczne, moralne. Bogactwo pracy konspiracyjnej budzi dzisiaj podziw i szacunek. Każda partia polityczna, każda organizacja miała swoje tytuły, miała swoje wydawnictwa, stojące często na bardzo wysokim poziomie. Bez wątpienia najważniejszym tytułem prasy nielegalnej był biuletyn informacyjny, wydawany przez Związek Walki Zbrojnej, a później przez Armię Krajową jako tygodnik w czasie Powstania Warszawskiego Dziennik. Redaktorem naczelnym tego pisma był znany działacz harcerski, później autor Kamieni na Szaniec, Aleksander Kamiński. Ta walka z okupantami to też walka ekonomiczna. Niska wydajność. Symbolem był żółw, który malowano na murach, aby przypominał, że dla Niemców pracujemy wolno. Ta walka ekonomiczna to był też sabotaż. I taki spontaniczny, podejmowany przez Polaków w każdej sytuacji, kiedy mogli Niemcom zaszkodzić. I taki zorganizowany, jak na przykład celowe, inteligentne psucie radiostacji w niemieckich łodziach podwodnych, które po pewnym czasie się psuły i odcinały łódź podwodną od komunikacji z zewnątrz. Ta walka ekonomiczna to również czarny rynek. Sytuacja ekonomiczna w okupowanej Polsce była bardzo trudna. Niewielkie przydziały, niewystarczające często na racjonalne odżywianie. I właśnie ta żywność przemycana ze wsi pomagała wielu mieszkańcom miasta przeżyć ten trudny czas. Ale ta walka ekonomiczna to też walka polskich chłopów, którzy nie dostarczali wymaganych kontyngentów. Mimo represji, mimo konfiskat, mimo zdarzających się wyroków śmierci, Niemcy nigdy nie byli w stanie ściągnąć tyle kontyngentów, ile sobie zaplanowali. Ten polski opór to również działalność tajnej organizacji nauczycielskiej, tajne nauczanie. Rzecz bardzo ważna, bo Niemcy zamknęli polskie uniwersytety, zlikwidowali polskie licea ogólnokształcące, zostawili z okrojonym programem szkoły powszechne, odpowiednich szkół podstawowych i niektóre szkoły zawodowe. Mamy więc tajne nauczanie na kilku poziomach. Z jednej strony w bardzo wielu szkołach oficjalnie istniejących nauczyciele realizują treści, których formalnie nie mogli realizować. Czyli na przykład małe dzieci uczą historii Polski, uczą geografii Polski. Mogli to robić, bo byli przekonani, że ani dzieci, ani ich rodzice nie doniosą na nich, że robią rzeczy zabronione przez okupantów. Były takie szkoły zawodowe, które tak naprawdę były liceami, gdzie realizowano program liceów, mimo że formalnie były to szkoły zawodowe. Ale były też tajne komplety. Czyli młodzi ludzie, którzy przychodzili do domu czy mieszkania nauczyciela, aby tam zgłębiać tajniki historii, prawa, geografii. Były tajne komplety na poziomie liceum ogólnokształcącego. Wielu młodych ludzi zdało konspiracyjnie maturę. Ale działały też w konspiracji polskie wyższe uczelnie. Dzięki czemu młodzi ludzie, jeżeli przeżyli wojnę, mogli po zakończeniu wojny kontynuować studia rozpoczęte w czasie okupacji. Nie tracili czasu. Edukacja była też sposobem na uchronienie młodych ludzi przed demoralizacją. Rozwijał się również wywiad Związku Walki Zbrojnej i ten wywiad prowadzony na potrzeby funkcjonowania konspiracji, ale też wywiad, który pozwalał na przykład przekazać do Londynu dokładne plany przygotowań niemieckich do ataku na Związek Sowiecki. Związek Walki Zbrojnej dostarczył bardzo wielu cennych informacji, pokazujących w niezbity sposób, że Hitler przygotowuje się do wojny na wschodzie. Materiały te przekazane przez Londyn do Moskwy zostały przez Stalina zlekceważone, tak jak inne sygnały, które mówiły o tym, że Hitler lada moment go zaatakuje.
Stalin to wszystko zlekceważył. Dlatego poniósł tak straszliwą klęskę w pierwszych dniach wojny na wschodzie. Jak już mówiłem, unikano w tym okresie jakichś spektakularnych akcji zbrojnych, ale działał utworzony w kwietniu 1930 roku Związek Odwetu na czele z majorem Franciszkiem Niepokulczyckim, który koncentrował się na sabotażach w urniach przemysłu wojennego, podpalaniu magazynów i transportów kolejowych. Starano się dokonywać tych aktów w taki sposób, żeby Niemcy nie wiązali tego z polskim ruchem oporu. Starano się nie chwalić takimi akcjami, aby nie ściągać na Polaków represji. Dwa razy w omawianym okresie zdarzyło się, że generał Sikorski rozkazał podjęcie działań sabotażowo-dywersyjnych. Było tak w czasie kampanii francuskiej w 1930 roku oraz w lutym 1931 roku, gdy istniała obawa, że Niemcy podejmą główny atak na Anglię. Zdarzały się również w tym okresie akcje dywersyjne organizowane przez różne organizacje spiskowe. Często nie wiemy dokładnie przez kogo. I tak na przykład grupa młodzieży niezorganizowanej Jan Kędziora, Jan i Stanisław Wójcikowie z Paprocic i Jan Masternak ostrzelała z CKM-u cyklicznie przez kilka kolejnych nocy oddział Wehrmachtu w schronisku koło Słupinowej. Kim byli? Skąd mieli ten CKM? W grudniu 1939 roku? Nie wiemy. Taką największą akcją w omawianym okresie było tak zwane Powstanie Czortkowskie. Oto w nocy z 21 do 22 stycznia 1930 roku w okupowanym przez Sowietów Czortkowie wybuchło pierwsze w czasie II wojny światowej polskie powstanie. 200 polskich konspiratorów uderzyło wtedy na kluczowe obiekty w mieście. Jedna grupa miała opanować koszary główne, druga koszary dolne i więzienie, trzecia miasto, a czwarta stację kolejową. Wielu spiskowców z powodu mrozu i śniegu nie dotarło na miejsce zbiórki. Powstanie zakończyło się fiaskiem, chociaż budziło przerażenie we władzach Związku Sowieckiego. Na miejsce wydarzeń przybyli dygnitarze NKWD Iwan Sierow i Wsiewołod Mierkułow. O wydarzeniu informowano nie tylko szefa NKWD Berię, ale nawet samego Stalina. Konsekwencją tego nieudanego powstania były represje. Aresztowano w sumie ponad 500 osób podejrzanych o uczestnictwo w polskim ruchu oporu. Byli to głównie członkowie Miejscowego Związku Walki Zbrojnej. Co najmniej 21 osób skazano na karę śmierci. 55 trafiło do łagrów. Ci, którzy przeżyli, odzyskali wolność na mocy układu Sikorski-Majski. Mówiąc o polskim ruchu oporu, nie sposób nie wspomnieć o organizacji Wawer, założonej przez Aleksandra Kamińskiego na początku 1940 roku. Pierwsze akty małego sabotażu były już w pierwszych dniach okupacji. Wtedy to młodzi ludzie rozkryjali na niemieckich afiszach karteczki z krótkim komunikatem. Marszałek Piłsudski powiedziałby, a my was wdemamy. Organizacja nawiązywała do miejscowości Wawer spacyfikowanej przez Niemców i prowadziła działania propagandowe, polegające m.in. na malowaniu antyniemieckich napisów, umieszczaniu polskich symboli narodowych, na przykład flag w dniu świąt narodowych, malowaniu litery V, Wiktoria, kolportowaniu ulotek, zrywaniu niemieckich plakatów i flag, niszczeniu gablot z fotografiami umundurowanych Niemców, usuwaniu symboli hitlerowskich, czy gazowaniu kin, bo mimo hasła, że tylko świnie siedzą w kinie, wielu mieszkańców Warszawy chodziło do kina, gdzie oglądało niemieckie filmy propagandowe. Podejmowano też liczne akcje mające na celu nękanie ludności niemieckiej i Volksdeutschów. Prowadzono też akcje przemianowania ulic i placów. Na przykład Aleje Jerozolimskie przemianowano na Aleję generała Władysława Sikorskiego, wspólną na ulicę Polski Podziemnej, Aleję Zieleniecką na Aleję Winstona Churchilla, Rondo Waszyngtona na plac Roosevelta. I na koniec
tej lekcji historii o początkach polskiego państwa podziemnego. Opinia brytyjskiego historyka Normana Daviesa. Od samego początku polskie państwo podziemne miało ustaloną hierarchię i niekwestionowane ramy prawne, w jakich mogło działać. Struktura polityczna i prawna była o wiele silniejsza od struktury zbrojnego ruchu oporu w takich państwach jak Francja, Włochy czy Jugosławia.